Cześć czołem! Dzisiaj będziemy robili bezę. Bezę z wypełnieniem budyniowym, także zostańcie z nami do końca. Na początek musimy przygotować 8 jajek i po prostu oddzielamy żółtko od białka i będziemy potrzebowali same białeczka. Żółtka możecie sobie wykorzystać do porannej jajecznicy. My akurat robimy z zimnych jajek. Ale wiem, że robią też, są tacy, co robią po prostu z takich jajek w pokojowej temperaturze. Następnie, słuchajcie, odmierzamy sobie cukier. Beza to słodka dziewczynka, dlatego potrzebujemy około 400 g cukru. Pół cytrynki, dodajemy jeszcze cukier waniliowy, tak dla smaku, jakby mało cukru było. I następnie ubijamy, aż nasze białeczka będą sztywne. Także możecie zrobić to w robocie kuchennym, my akurat robimy mikserem. Trochę to potrwa. W międzyczasie nastawiamy sobie już piekarnik na termoobieg i 120 stopni. Ubijamy, trochę to trwa. Trochę zabawy. W międzyczasie dosypujemy stopniowo cukru. Tak co jakiś czas. Też jest taka informacja, że my robimy akurat tutaj z dużej porcji, bo będziemy dzielili się z sąsiadami, ale jest taka zasada, że na jedno jajko przypada około 50 g cukru. Także możecie sobie to łatwo wyliczyć. Jak widać, cukier słodki. I kochani, ubijamy. Jeżeli zobaczymy, że nasza pianka, nasze białko jest już takie w miarę sztywne, dosypujemy wtedy dużą stołową łyżkę mąki ziemniaczanej oraz dodajemy sok z cytrynki. Jeżeli ciężko Wam ubić te białka, nie chce Wam się ubić na sztywno to jajko, no to wtedy możecie też dodać szczyptę soli. Na pewno jakby skróci Wam to czas tego ubijania. Ale u nas idzie wszystko zgodnie z planem, także nie potrzeba. Jak widzicie, cukier słodki, cytryna kwaśna. Także polecam się bawić przy tym. Pisałam już o tym wcześniej, ale teraz mam chwilkę, więc powtórzę, że przy oddzielaniu białka od żółtka musicie uważać, żeby żółtko nie dostało się w żadnym stopniu do białka, bo po prostu nam się jajeczka nie ubiją. A cały sekret bezy to tak naprawdę ubicie poprawnie tych białek. I w sumie temperatura, odpowiednia temperatura w piekarniku. Tak jak mówiłam, dosypujemy dużą łyżkę mąki ziemniaczanej i ubijamy dalej. Jak widzicie, białeczko jest już coraz bardziej sztywne, robi się takie aksamitne, lśniące i to jest właśnie ten efekt, o który nam chodzi. Zaraz będziemy robili test. Czy się białka dobrze ubiły. Plus jest taki, słuchajcie, że nie da się przebić tych białek, więc nie musicie się martwić. Po prostu muszą być, o, tak jak widzieliście, bardzo sztywne, ale na pewno czas tego ubijania im nie zaszkodzi. Także tradycyjnie, o, dla mamy jedno. Przepyszne. Następnie na papier do pieczenia wykładamy sobie bezę. My robimy akurat jedną dużą, ale możecie zrobić dwie mniejsze, które potem następnie złożycie. My będziemy po prostu jedną dużą potem na pół przekrajać i wsadzamy do piekarnika nagrzanego na termoobieg 120 stopni i w takim piekarniku musi sobie posiedzieć. Musi posiedzieć 2,5 godzinki. W międzyczasie przygotowujemy sobie
wypełnienie do naszej bazy. Tym razem będziemy robili budyniowe. Zazwyczaj robimy z mascarpone, ale tym razem potrzebujemy, słuchajcie, pół litra mleka. Około. Budynie, jak widzicie. Wlewamy sobie do garnuszka. Zostawiamy sobie resztkę, żeby wymieszać budyń. Pamiętajcie, że beza jest sama sobie słodka i żeby te farsze, to wypełnienie do bezy zawsze było jednak trochę mniej słodkie, żeby potem po prostu nie było to taka jedna wielka słodycz, bo to wtedy już tak nie smakuje. Także wsypujemy sobie budyń. My mamy akurat waniliowy, bo chyba taki najlepiej pasuje. Mówię, to jest spontaniczny przepis, dlatego nie mamy żadnych owoców, polew, nie wiadomo czego. Ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że wyszło rewelacyjnie. Także jak widzicie, przepraszam, tak półtora paczki budyniu. Do tego około 60 g cukru. Jak dacie 50, też będzie ok. Nam się akurat tutaj trochę sypnęło. Za dużo. Rozpuszczamy sobie teraz tą całą miksturkę. Następnie zagotowujemy mleko w garnku i dodajemy całość, mieszając. Tu już Wam nie pokazałam, ale przelewamy sobie do miseczki, odstawiamy do lodówki na czas pieczenia bezy. Następnie ubijamy śmietankę. Znowu na sztywno. Zwykła śmietanka, słuchajcie, 30. Tak wygląda beza po 2 godzinach. Do budyniu dodajemy jeszcze troszeczkę takiego syropu, ale to jest krok, który możecie pominąć. Po prostu dodaliśmy to dla przełamania smaku. Ponownie miksujemy. Dodajemy, słuchajcie, ubitą wcześniej śmietankę do tej masy budyniowej. I wszystko dokładnie musimy, słuchajcie, wymieszać. Tak prezentuje się gotowa masa. Dosypujemy do niej jeszcze wcześniej poszatkowaną czekoladkę, żeby było coś do chrupnięcia w środku. Tak naprawdę dla konsystencji. No i oto nasza beza po 2,5 godzinach w piecu. Ostrożnie ją należy przekroić. Wiadomo, że nie będzie to idealne, bo to jest beza. Beza to w ogóle mam wrażenie, że jest to takie po prostu ciasto, które słynie z tego, że jest piękne, jak jest właśnie takie w nieładzie. Także kochani, otóż cała filozofia. Życzę Wam smacznego. Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś inne przepisy, czy robiliście już kiedyś bezę i czy się odważycie ją zrobić z naszego przepisu. Ja rękoma i nogami się podpisuję pod tym przepisem. Jest to jedyne ciasto, które mi wychodzi. Także kochani, smacznego. Dokładne składniki umieszczę Wam w komentarzu pod tym filmikiem.